Kampus. Kampus. Dzień dobry, kochane słuchaczki, kochani słuchacze. Cały czas próbuję się oduczyć, tak z wami witać, ale jakoś mi nie wychodzi, więc zostaniemy przy tym. Witam was ten piękny sobotni poranek, tudzież popołudnie, w zależności od tego, jak kto spędził wczorajszy wieczór. Moim gościem dzisiaj jest Bartosz Sadulski, pisarz, który napisał już drugą książkę. Dzień dobry. Z Krakowa. Pisarz z Krakowa, tak powinnam cię w ogóle zawsze przedstawić. Z Nowej Huty. Z Nowej Huty, przepraszam. Ale to blisko, nie? Tak, Kraków leży obok Nowej Huty. Tak jak Warszawa koło Łodzi. Bartosz napisał drugą powieść. Pierwsza jego powieść nazywała się Rzeszot i była świetnie przyjętą, dosyć szaloną książką. Ciężko powiedzieć, że była to powieść, było to... Była to powieść, no przestań. No tak, no ale były epicka. W środku i listy, i różne takie... No była tam mieszanina gatunków. Tak, trochę, ale tam całość składała się na powieść. I była uwaga, bo to jest coś, co już teraz wiemy, że będzie wyróżniało Bartosza. Była to powieść o tym, jak Galicja mogła zostać Teksasem Europy i jak nim nie została. I było to oparte o fakty historyczne, autentyczne źródła, fakty. Autentyczne fakty, źródła i tak dalej, i tak dalej. Teraz otóż Bartosz wraca z drugą książką, powieścią, już tym razem nie ma co do tego żadnych wątpliwości. 16 na Bourbon, która okazała się nakładem wydawnictwa literackiego, które to znowu robi to samo, czyli bierze fakty historyczne, autentyczne, grzebie w archiwach, a potem robi z tego jakiś totalny, dziwny i pokręcony miszmasz. Więc muszę poprosić, wiem, że kiedyś chyba Łasiczka powiedział, że jak prowadzący albo prowadząca spotkanie i audycję pyta autora, prosi, żeby opowiedział o swojej książce, to znaczy, że jej nie przeczytała, więc dementuję. Przeczytałam tę książkę, ale dużą frajdę sprawi mi, jak Bartosz powie, o czym jest jego książka. Ja jej dawno nie czytałem, ale czytałem ją pewnie więcej razy niż ktokolwiek ją przeczyta, ale to wcale nie znaczy, że pamiętam ją lepiej. Ale generalnie jest to opowieść o 16 dziewczynach, które zostały uprowadzone w roku 1673 z paryskiego szpitala Salpêtrière i to jest nazwa dosyć istotna z dwóch względów. Mogli ją państwo słyszeć w kontekście księżnej Diany, która zmarła w tym szpitalu. Właśnie tam trafiła po wypadku samochodowym w jednym z paryskich tuneli. I jest to jedna z takich pierwszych znanych, dużych instytucji o charakterze, można by powiedzieć, przemocowym, w której zamykano bezdomnych, bezdomne kobiety, kobiety chore psychicznie, oskarżone o czary i tak dalej. Ale i też tak po dalej. Prostu takie, które się były niewygodne, prawda? Bo to tak. Nie zawsze były jakieś faktyczne przewiny, tylko czasami po prostu były to kobiety, które tak, były zbyt pyskate i zbyt głośne jak na swoje czasy. Tak, jego powstanie jest związane też z potrzebą po prostu oczyszczenia paryskich ulic, takiego elementu niepożądanego. Jest też szpital, o którym też dużo w tym kontekście takiej przemocy społecznej pisał między innymi Michel Foucault. Więc te kobiety trafiały tam bezpośrednio z paryskich ulic, były zamykane, no i były pod opieką po prostu zakonnic, oddawały się tam tak, jakimś drobnym robótkom. No i moje 16 kobiet wypłynęło w podróż na drugi koniec świata, na wyspę, która wówczas się nazywała Bourbon. Po rewolucji francuskiej zyskała nazwę Reunion, to jest obok Madagaskaru. No i te kobiety były elementem szeroko zakrojonego programu, który nazywał się Fille du Roi, czyli Córki Króla, i polegało to na wysyłaniu w latach 1663-1673, czyli przez niemal 10 lat, kobiet do francuskich kolonii w celu tak iżby wyszły za mąż za wybranych, tutaj podkreślam to słowo wybranych, kawalerów i żeby po prostu rodziły młode, piękne, zdrowe bąbelki ku chwale korony francuskiej. No i tutaj pojawiam się ja, cały na biało i próbuję tą historię opisać i ona z kilku względów jest ciekawa. Ciekawa jest dlatego, że nie wszystkie dotarły do celu. Ciekawa jest dlatego, że nie wiemy wiele o tych kobietach. Mi się nie udało ustalić pełnej listy pasażerek statku Ladunkerki, z którym one płynęły. Taka lista być może nie istnieje i być może my w ogóle nie znamy nazwisk tych wszystkich 16 kobiet. Znamy nazwisko kapitana i dwóch, które dopłynęły. Ja na ten statek wsadzam jeszcze kogoś. Tutaj chyba nie powinniśmy mówić kogo i to jest takie pierwsze duże odstępstwo od faktów, ale myślę, że ta osoba jest dosyć niezbędna z wielu powodów. Ale nie mówisz teraz o kocie.
Kot też jest niezbędny, ale nie aż tak, jak brat Jean. Tak, więc jest to historia oparta na faktach, całkiem dobrze udokumentowana, natomiast pełna białych plam. I te białe plamy wydały mi się wyjątkowo inspirujące i ciekawe, i dlatego nad tą bardzo wymagającą dla osoby nieznającej francuskiego, jaką jestem, się pochyliłem. Jest to książka, której fabuła jest na tyle zaskakująca i ciekawa, szczególnie jeżeli się pomyśli o tym, co się dzieje, ja zawsze będę na to narzekać. To już jest nawet dla mnie trochę nudne, na to, co się dzieje na polskim rynku książki, czyli 3/4 do 7/8 książek, które się ukazują, opowiadają o babci, dziadku, traumie wojennej, Żydach na strychu, Żydach w piwnicy i krwi wsiąkającej w glebę, w jak to było, glebę Wołynia? Jakoś tak. A tutaj nagle dostajemy książkę, która nie ma z tym absolutnie nic wspólnego. Nie przerabia traum. Mówi dużo o tym, jak wyglądał świat w momencie, kiedy ktoś jak może wyglądać świat w momencie, kiedy ktoś wymyśla, że go opanuje w całości i będzie największą potęgą. Jakie wyrzeczenia trzeba wtedy, jakich wyrzeczeń trzeba się chwytać, ale też czyje to są wyrzeczenia, bo zazwyczaj nie są to wyrzeczenia tych, którzy chcą opanować świat, tylko kompletnie innych osób. Bartosz jest teraz w trasie promocyjnej, będzie o tej książce rozmawiał wiele, wiele razy. I dobrze, bo ta książka jest w zasadzie dla mnie, jak pamiętam, jak rozmawiałam z tobą, to takie, nie lubię, jak ludzie robią takie rzeczy, ale znowu to zrobię. Jak kiedyś rozmawialiśmy o twojej książce i mówiłeś, jaki masz na nią pomysł, to pamiętam, że byłam niezwykle podekscytowana tym, że można napisać w dzisiejszych czasach powieść, która w ogóle kompletnie nie ma nic wspólnego na pozór z rzeczywistością. Nie jest diagnozą rzeczywistości, nie jest opracowywaniem traum, ani wynikiem jakiegoś głębokiego PTSD. Trochę opowiedziałeś przed przerwą o tym, o czym opowiada ta książka. Wydaje mi się to być niezwykle ciekawą rzeczą, że moją jakby wyobraźnię, jak mówiłeś w tej książce, zapłodniało to, że te 16 kobiet, które wylądowały na statku, które płynie przez pół świata tak naprawdę, ku nieznanemu, ku jakiemuś obiecanemu rajowi. No bo tak naprawdę kobiety, jak powiedziałeś, wychodzą troszkę z takiego piekiełka, nie? Bo ten szpital, w którym one są zamknięte, no to nie jest miejsce, w którym one wszystkie chciały być. Tam są jakieś wyjątki takich pobożnych dziewcząt, które nie mają nic przeciwko temu, no ale te rogate dusze jakby niespecjalnie się cieszą z tego, że są zamknięte z zakonnicami, muszą właśnie tam, nie wiem, haftować, cerować i klepać paciórki. No i one mają obiecany ten rejs w nieznane, tą rajską wyspę. Chyba niespecjalnie przeraża je fakt, że będą musiały wychodzić tam za mąż i rodzić dzieci, gdyż jakby, no to są takie czasy, że kobiety trochę są do tego jakby przyzwyczajone, nie? Że są traktowane jako... Wiesz co, ja początkowo myślałem, że kiedy trafiłem na ten temat, myślałem, że to jest historia wyzysku, że uprowadzano kobiety, że one były siłą jakoś zmuszane do tego, żeby płynąć i były po prostu rozchwytywane jak gorące bułeczki. I rzeczywiście są takie teorie, one zostały już dawno obalone, że te córki króla to były po prostu prostytutki, że to były kobiety, których nie chciano mieć na miejscu. Ale to się nie trzyma kupy i byłoby wbrew tak naprawdę interesom korony francuskiej. Dlatego po pierwsze kobiety wybierano bardzo starannie. One były młode, najmłodsza pasażerka miała, o jakiej udało mi się doczytać, miała 13 lat. Najstarsze miały na pewno mniej niż 30. Tego nie jestem pewien. No, musiały to być dziewczyny zdrowe, oczywiście wolne, singielki, silne, bo też musiały w tych koloniach pracować. I to, co jest najważniejsze, to, że ta podróż była dobrowolna, w sensie nikt ich do tego nie zmuszał. I to, co jest jeszcze ważniejsze, to, że one mogły same podjąć decyzję o małżeństwie, co w tamtych czasach w samej Francji nie było rzeczą w ogóle oczywistą, a wręcz było czymś niemalże niemożliwym. Więc sytuacja była taka, że kiedy one już dopłynęły na miejsce, oczywiście często miały kontrakty podpisane wcześniej małżeńskie, ale zdarzały się historie, że one te kontrakty zrywały i po prostu po kilku tygodniach czy miesiącach wybierały innego kandydata, takiego, który im bardziej z jakichś powodów odpowiadał. A miały w czym wybierać? Miały w czym wybierać, bo...
ten stosunek mężczyzn do kobiet był bardzo nieproporcjonalny. To faktycznie mógł być raj. Więc tropikalna to... wyspa. Tak, przy czym trzeba pamiętać, większość z 800 około córek króla popłynęło do Kanady. Tam warunki były nieco mniej przyjemne i rajskie, bo było zimno, ciemno i byli tam Indianie, którzy też te kobiety porywali. Więc rzeczywiście płynięcie na wyspę, a Bourbon w tamtym czasie był wyspą rajską. O tym trzeba mówić wprost. To była przepiękna, wulkaniczna, niezamieszkana przez ludzi wyspa. Więc to rzeczywiście mogło być bardzo, bardzo dla tych kobiet atrakcyjne. I w zasadzie łatwo sobie chyba wyobrazić taką sytuację, że opcje płynięcia na Bourbon przyjmują z pewnego rodzaju entuzjazmem i słyszymy ten dźwięk spadającego kamienia z serca, bo opcji po pozostaniu w Salpetry na miejscu w Paryżu no było nie za wiele, one by w tym szpitalu po prostu zgniły. W takich po prostu warunkach, że tak powiem. Tak, więc one były stopniowo przygotowywane przez pół roku do tej podróży, były uczone, wiesz, obutek ręcznych, haftowania, rzeczy, które mogą im się przydać na miejscu, no i otrzymywały też wyprawkę, otrzymywały narzędzia, kołdry, ubrania, otrzymywały jakieś pieniądze skromne na tą podróż. Wszystko to było opłacane przez koronę, no i to też sprawiło, że ten program ostatecznie został zakończony, bo był po prostu zbyt kosztowny. Wysłano 800 kobiet w różne zakątki globu, głównie do Kanady. No i po 10 latach okazało się, że ten program przynosi jakieś efekty, ale jednak jest zbyt kosztowny. Mhm. No tak, jak czyta się twoją opowieść, to tam... momenty, w których są rozmowy na temat tego programu i jakby to, jak się martwią twórcy, już oczywiście nie pamiętam pana, który wymyślił ten program, nazwiska. Colbert w zasadzie, tak. Jak on się właśnie martwi, że król nie będzie zadowolony z wyników tego, że on jest zadowolony, no bo idzie to do przodu jakby, ale czujesz tam pod spodem taką potrzebę publicity, nie? Że jakby, bardzo. Że to działa, natomiast on potrzebuje ludzi, którzy by mówili o to jakiegoś takiego właśnie sukcesu, żeby pokazać, że to triumf korony. To jest szerszy problem, wynikający z faktu, że Ludwik XIV był w ogóle bardzo nieprzekonany do idei floty. Ludwik XIV nie znosił floty, nie znosił statków. Uważał, że jest to działalność zbyt zależna od figli pogodowych, a nie od człowieka. I Colbert, który jest totalnie fascynującą, niesamowicie inteligentną, błyskotliwą postacią, na przykład zrobił coś takiego, że w Wersalu na jeziorkach zbudował repliki statków, po to, żeby gawiedź wersalska się nimi zachwycała i żeby przekonać w ten sposób Ludwika, że w ogóle statki są sexy i że pływanie jest super i że trzeba budować większą flotę. I to się rzeczywiście Colbertowi udało. Ta flota się stopniowo rozrastała. Oczywiście nie była tak duża jak flota brytyjska czy holenderska, ale stosowano takie wybiegi. I nawet się dowiedziałem, że jeden z tych statków już nieco w późniejszym okresie wykraczającym poza ramy książki nazywał się, tak jak ten statek, którym dziewczyny płyną, czyli La Dunkerquise, ale nie mam pojęcia, czy to jest replika tego statku, czy po prostu zbieg okoliczności, ale tak, statek o tej samej nazwie był w wersalskim ogrodzie. To są w ogóle, ja pamiętam taki wspaniały film, którego nie mogę teraz nigdzie znaleźć, który się nazywał La Ridicule, francuski, właśnie o tym, że żeby dotrzeć do króla z bardzo dobrym pomysłem osuszenia bagna, żeby ludzie nie umierali na malarię, trzeba być, po prostu stać się niezwykle wesołą i dowcipną osobą i ćwiczyć się w tym dowcipie, bo inaczej król i cały dwór w ogóle nie będą tego słuchać, bo to są jakieś nudne, bezsensowne rzeczy, do których nie są przekonani, więc robienie repliki floty w ogóle nie wydaje mi się być niczym dziwnym. Dziwię się, że oni się nie poprzebierali za te stateczki i nie biegali po Wersalu, bo to też by było prawdopodobnie skuteczne. Słuchaj, napisałeś powieść, którą można by było nazwać powieścią... Ja miałam jakiś taki myśl, że to jest anegdotyczno-dygresyjne. W sensie ta twoja, bo ty nie piszesz rzeczy na zasadzie zaczynamy na początku, kończymy na końcu i ta w ogóle ta fabuła płynie w sposób niezakłócony, jak nasza Wisła, już teraz wyschnięta, więc może lepiej, że tak nie płynie. Tylko cały czas musisz okropnie kombinować. W sensie chwytasz się jednego człowieka, o którym piszesz i z tego człowieka wykwita nowa historia, z której wykwita nowa historia i nowa historia. I to jest, tam jest ogromna ilość informacji. Takich naprawdę po prostu historycznych informacji. Muszę cię spytać o to, jak żeś to zrobił, że do tego wszystkiego dotarłeś i wyczytałeś to wszystko, bo zakładam, że dużo z tego było wyczytanych rzeczy. Jak nad tym panowałeś? Nad tą, no...
to taki kalafior jest trochę, jeżeli chodzi o fabułę. To znaczy, wiesz, to ja od początku wiedziałem, że od początku chciałem, żeby ta powieść miała szkatułkową konstrukcję, przynajmniej ta pierwsza połowa, druga połowa wydaje mi się już jest bardziej przygodowa. I to wynika z tego, jakie książki były fundamentem dla 16 na Bourbon. I był to po pierwsze Żywo Transego, Chateaubrianda, w ogóle przespaniała książka, która ukazała się po raz pierwszy po polsku chyba w zeszłym roku. I to jest powieść, w której ilość nazwisk, relacji, koligacji, czegoś, co niektórzy krytycy w przypadku Rzeszatu nazywali name droppingiem, wykracza w ogóle poza możliwości poznania ludzkiego umysłu. I mnie to na swój sposób naprawdę zafascynowało, też dlatego, że te historie, które Chateaubriand opowiada w kontekście Rancego, a Rance był człowiekiem, który był skrajnym bawidamkiem, który został później założycielem takiego zakonu trapistów, bardzo radykalnego i robiącego też pyszne, bardzo mocne piwo. Więc on tą historię opowiada właśnie przez pryzmat relacji, które Rance prowadził w pierwszej połowie swojego życia, bardzo intensywne życie towarzyskie, erotyczne i tak dalej, plus później życie klasztorne, nieco bardziej ubogie. Drugą książką był oczywiście rękopis znaleziony w Saragosie, który czytałem przebywając na sympatycznym stypendium w Szwajcarii, czyli tak naprawdę wzór powieści szkatułkowej. No i trzecią była Gargantua i Pantagruel Rablego. No i te wszystkie trzy książki łączy właśnie to, że są bardzo mocno dygresyjne, że historia w zasadzie sama w sobie jest dosyć szczątkowa, albo jej nie ma, ale bazują na czymś zupełnie innym. I ten sposób opowiadania wydał mi się bardzo adekwatny nie tylko do czasów, w których się dzieje odbywa się ta podróż, czyli mamy do czynienia z barokiem, ale też po prostu do samej historii, czyli do 16 dziewcząt. Początkowo mój zamysł był taki, że będzie opowiedziana historia każdej z nich, ale zrezygnowałem z tego świadomie, zostawiając taką dziurę, która jest odpowiednikiem tej dziury, którą mamy w rzeczywistości, czyli no jakby nie znamy. Mm-hmm. Nie znamy tych dziewcząt, nie wiemy kim były, więc nie ma też sensu na siłę tego rekonstruować, bo byłoby to w moim odczuciu nadużyciem. No a wiesz co, no jak panowałem, robiłem to tak naprawdę dosyć intuicyjnie, bo podobnie jak Henryk Sienkiewicz nie robię notatek, nie umiem robić w ogóle notatek i panuję nad tym wszystkim jakoś bardzo intuicyjnie i bardzo mnemotechnicznie, co czasami prowadzi mnie na manowce, ale mam nadzieję, że da się w tym chyba jakoś ogarnąć. W sensie nie wydaje mi się, żeby w tej książce dominował chaos, a te historie, o których mówisz, te dygresje, mam poczucie, że one nas bardzo mocno umiejscowiają w czasie, okolicznościach i historii. Być może znacznie mocniej niż w sytuacji, w której byłaby to prosta jakaś jednoosobowa narracja poprowadzona po Bożemu. No i wiesz co, no po prostu bardzo, bardzo dużo czytałem źródeł z tamtych czasów. Źródeł głównie historycznych po francusku, które sobie powoli przy pomocy DeepL-a przekładałem i tłumaczyłem, i znaczna większość historii, które są w tej książce, jest autentyczna. Oczywiście są historie zupełnie przesadzone i przeskalowane, jak chociażby opowieść o groszku, która jednak swój początek bierze w realnej fascynacji Ludwika XIV groszkiem. Czy ty wiesz o tym, że jak zacząłem czytać tę książkę i trafiłam na groszek właśnie, pomyślałam sobie, o, to jest na 100% prawda, bo to było tak po prostu absurdalne. Oczywiście nie powiemy państwu, wam, kochani, nic na ten temat, musicie książkę przeczytać, ale jakby hashtag groszek proszę sobie zapisać. Nie jest to jedyny ważny hashtag w tej książce, ale na pewno jest to rzecz, która pobudza wyobraźnię i nie wiem, czy w dobry sposób. Oj, to zależy, jak bogatą się też ma wyobraźnię i czy lubi się groszek. Ja mam overactive, więc to było bardzo trudne dla mnie. Więc wiesz, wydaje mi się, że to jest zrobione po coś i z sensem, po to, żeby pokazać pewną specyfikę tamtych czasów. Poza tym dla mnie chyba podobnie jak w przypadku Rzeszatu istotne było to, żeby czytając mieć poczucie, że czyta się książkę, a nie, że się jest zessanym i że się naprawdę uczestniczy w tej historii. Ja wiem, że to jest niezwykle istotne, żeby mieć takie poczucie współodczuwania i współuczestniczenia. Dla mnie i jako autora, i jako czytelnika to w ogóle nie jest istotne. Dla mnie są istotne, wiesz, zupełnie inne rzeczy i to się starałem osiągnąć i bardzo mnie ucieszyło, kiedy Paulina Małochleb, krytyczka, która jest też autorką Blerba do powieści, powiedziała mi, że przez cały czas czytając twoją książkę mam poczucie, że czytam książkę. I to jest w ogóle dla mnie chyba jeden z większych komplementów, bo dokładnie ten efekt ja chciałem
chciałem osiągnąć. I myślę, że ta przesada, ta barokowa brawurowość na wielu stronach tej powieści właśnie służy do tego. Muszę ci powiedzieć, że ja czytając tę książkę miałam, w związku z tym, że jestem przyzwyczajona do fabuł, znaczy jakby właśnie, kurczę, nie do końca, bo uwielbiam Sebalda, u którego fabuły nie ma w ogóle i ten, jak to było, name dropping? Mhm. Name dropping u niego to jest poważna sprawa, w sensie cały czas są jakieś nazwiska, które jakby odbijają cię od głównego nurtu, za którymi podążasz, ale miałam taką potrzebę dowiedzenia się czegoś o tych kobietach, bo ta książka, oprócz tego, że jest książką bardzo literacką, w takim dobrym tego słowa znaczeniu, to jeszcze jest książką bardzo filmową. W związku z tym, jak zaczynasz oglądać historię 16 kobiet, które wsiadają na statek, to mój mózg od razu chce wiedzieć, co się, jakby, jaka jest ich historia, tak? Która z nich nabroiła co wcześniej, że wylądowała na tym statku. Ty o tym piszesz, ale nie piszesz o tym w zasadzie szczątkowo. Mamy informacje o prawie, nie prawie każdej z nich. O kilku najważniejszych. No? Trochę mi brakowało ich charakteru w tym, w sensie ich jako postaci takich samoistnych i ważnych dla fabuły, ale ograłeś to w sposób bardzo dobry, umieszczając na pokładzie i w biografii jednej z tych dziewcząt oraz na kartach powieści kota, Lucjana, który tak naprawdę trochę zabiera z takim taką osobą, która kradnie, jak to się mówi po angielsku, kradnie błyskawice. Mhm. W zasadzie wszystkim dookoła. I musisz się teraz wytłumaczyć, po co ci ten był... Bo w Rzeszocie był gołąb, który, za przeproszeniem, obsrał trumnę z Napoleonem. Ale on był epizodyczny. No tak, ale był zapamiętywalny. Dosyć. Też był prawdziwy. Tak, i tu masz kota Lucjana, który... Nie będziemy mówić, kim jest kot Lucjan, prawda? Tak jakby... Nie powinniśmy zdradzać. Chyba. Natomiast możemy powiedzieć, że jest dosyć demoniczny, jest lucyferyczny. Dosyć, tak, i ląduje na tym statku i w życiorysach dziewcząt. Po co ci był kot Lucjan w tym wszystkim jeszcze? Wiesz co, no kot Lucjan był potrzebny do tego, żeby w pewnej dosyć istotnej z punktu widzenia powieści odegrać rolę Deus Ex Machina. I ocalić tak naprawdę tą wyprawę. No tutaj też nie będziemy Państwu spoilerować. Po drugie, był też potrzebny w kontekście zademonstrowania stosunku w ogóle do kotów wówczas. Tutaj w ogóle w początkowej wersji książki był znacznie większy fragment o tym, jak traktowano wówczas koty, a traktowano je bardzo źle, bo ze względu na encyklikę jednego z papieży był utożsamiany po prostu z diabłem i koty dręczono, tępiono i masakrowano. Z tego fragmentu ostatecznie zrezygnowałem, a jeżeli ktoś jest ciekawy, to odsyłam do książki Roberta Dantona, który o tym wszystkim pisał. Więc kot jest tak naprawdę jednym z równoważnych bohaterów i pasażerów tego statku, podobnie jak kobiety, podobnie jak brat Jean. Kot ma swoją bardzo istotną funkcję do odegrania, no i też on jest potrzebny ze względu na to, że wydaje mi się, że taki wymiar może nie ekologiczny, ale biologiczny tej książki, bo mamy też ta historia o zajmowaniu Bourbonu, jest też historią o takim imperializmie biologicznym. Jest taki termin, który się pojawia między innymi u Frederica Jamesona. I on i ptak, który też jest narratorem dwóch rozdziałów, są tak naprawdę symbolami tego imperializmu i wyzysku przyrody, przy czym na dwa różne sposoby, bo tak naprawdę kot też jest oprawcą w tej sytuacji, a nie ofiarą. Więc on tutaj odgrywa kilka dosyć istotnych ról. Poza tym ten kot jest prawdziwy w takim sensie, że inspiracją do kota Lucjana, czy hrabiego Lucjana, był kot mojej byłej partnerki, który nazywa się właśnie Lucjan i jest właśnie dosyć takim bułhakowsko-lucyferycznym stworzeniem i bardzo mi zależało na tym, żeby jemu oddać hołd i unieśmiertelnić go na kartach literatury i nawet mimo, że już nie mam kontaktu z kotem Lucjanem, to nie wyobrażam sobie, żeby był nieobecny. Nie myślę o nim, ale to imię jest też takim bardzo adekwatnym, myślę, imieniem dla tej kociej postaci. To prawda. W ogóle bardzo polecam oczywiście, wiadomo, lekturę książki Bartosza, ale wiem, że wszystkie kociarki instagramowo-książkowe będą zachwycone Lucjanem, mimo że jest on daleki od takiego słodkiego zwierzątka. Potrafi domowego. Być. On dużo potrafi w ogóle. Jest bardzo kobiecym kotem, moim zdaniem. On, o ile nie jest tak, że w ogóle
kobiety i koty mają dużo wspólnego. Natomiast oczywiście muszę cię spytać o humor w swojej pracy, bo ta książka jest szalenie zabawna. Jak się ją czyta, to po prostu, znaczy te dygresje i anegdotki, jakby i fakty historyczne utopione są w, czy może nie utopione, tylko zanurzone są w takim melasie po prostu lekko złośliwego poczucia humoru, co mieliśmy również w Rzeszocie, no jakby gołą popsrywający grób Napoleona, trumnę, przepraszam, bo to nie był jeszcze grób, już był jakimś tam sygnałem, że tak to będzie. Czy dla ciebie ten sposób opowiadania świata przez taką ironiczno-sarkastyczną kliszę, czy patrzenia na ten świat jest jakoś istotny? Czy to jest coś, co to będzie w każdej twojej książce? Czy napiszesz kiedyś coś poważnego? Bartoszu. Wiesz co, to znaczy, myślę, że problem jest taki, że nie wiem, czy ja potrafię nie być taki, bo jest to po prostu mój immanentny sposób komunikacji, myślenia o języku, o świecie i też opowiadania. Myślę, że to może rodzić rzeczywiście pewien problem na poziomie czysto narracyjnym, bo ten narrator mógłby się dosyć szybko znudzić, gdyby on był cały czas właśnie taki. Bo okej, to jest może powieść historyczna, ale ona jednocześnie nie jest historyczna w takim sensie, że cały czas słuchasz kogoś, kto patrzy na tą historię jednak z dużego dystansu. To nie jest osoba, która jest zanurzona w tej historii i nie próbuje udawać, że ona jest tam, ona jest cały czas tutaj. To tak naprawdę tu i znajduje się tu i teraz. Więc stąd na przykład są te liczne wymyki narracyjne i to, co było istotne w Rzeszocie, czyli że oddawaliśmy głos dziewczynce, że była jedna aktówka, romantyczna. Tutaj też są takie zabiegi, może znacznie mniej oszczędne, bo są rozdziały, które są po prostu oddane komuś innemu, kto opowiada z punktu widzenia pierwszoosobowego, po to, żeby jakby złagodzić trochę ten humor i złagodzić tą perspektywę, bo ja mam świadomość tego, że to może być w jakiś sposób albo na przykład nie wiem, uciążliwe, trudne, że może być zbyt gęste, że ten humor też nie wszystkim musi odpowiadać. No właśnie, bo to chciałam powiedzieć, że to jest o tyle ryzykowne i to dotyczy wielu książek, które są oparte na jakimś może nie silniku humoru, no bo to nie do końca jest to, jest raczej sposób wyrażania czy opowiadania historii. Ale tak samo jest na przykład u Doroty Masłowskiej, tak? Że ten jej humor, jej sposób patrzenia na świat i jej jakby bekas ze świata jest dla jednych absolutnie przyswajalna i bardzo ciekawa, a dla drugich jest odrzucająca. Tak, ale wiesz co? W przypadku poczucia humoru to jest duże ryzyko, bo moim zdaniem akurat tutaj ten język, język i humor, który wydają mi się jeszcze bardziej brawurowe i przegięte niż w Rzeszocie, są bardzo kompatybilne z czasami, o których mowa, bo mamy do czynienia z barokiem, mamy do czynienia z czasami, kiedy literatura, zwłaszcza francuska, była naprawdę rozpasana i kiedy ja sięgałem sobie po Gargantuę i Pantagruela. A jest to książka, której nie da się w sumie przeczytać w całości. Ja ją raczej czytałem na wyrywki. Ja starałam się kilka razy, to jest niezwykle trudne już na tym etapie. Ale jakby poziom humoru i skatologii, z którym mamy tam do czynienia, jakby jest czymś, co znacznie przekracza dopuszczalne tak naprawdę normy poprawności politycznej, z jaką mamy do czynienia współcześnie. Ale też wrażliwości trochę, nie? Bo wrażliwości. Jesteśmy nieprzyzwyczajeni do tego. Absolutnie. Więc ja miałem poczucie, że moje przegięcie jest tak naprawdę niczym w stosunku do tego, czym było przegięcie ówczesnej literatury. Więc ten humor i ta narracja jest tak naprawdę bardzo żywym nawiązaniem do tamtejszej literatury. I też dlatego ja sobie pozwoliłem chyba na trochę więcej niż w Rzeszocie. Nie uważam, żeby było przegięte, ale na pewno jest to humor, który jest jeszcze krok dalej posunięty. Ale wynika tylko i wyłącznie z tego, że mam takie poczucie, że zarówno ta historia, jak i tamte czasy na to pozwalają. Przy czym, i to też jest rzecz, na którą Paulina Małochleb zwróciła uwagę, kiedy mamy do czynienia z wydarzeniami naprawdę poważnymi, kiedy mamy do czynienia z masakrą na Madagaskarze, kiedy mamy do czynienia właśnie z wyzyskiem kobiet takim bardzo, bardzo brutalnym, czy z procesem czarownic, no to ten humor zostaje zawieszony, bo to nie jest miejsce wtedy na podniuchłyśki, tylko to jest miejsce i przestrzeń na to, żeby opisać to jak najdokładniej, jak najprecyzyjniej, jak najmocniej opierając się na faktach i sobie nie śmieszkować, bo to nie są zabawne rzeczy.
Więc kiedy na przykład opisuje, jakie stosowano metody przesłuchań i tortur na kobietach, no to to wszystko jest oparte w 100% na researchu, kiedy opisuje lotaryńską maszynę do rozciągania, czy łóżko do rozciągania kobiet, no to ten opis jest, wiesz, w 100% autentyczny i to nie jest naprawdę wtedy miejsce na to, żeby z czegokolwiek szydzić, czy ironizować. Więc wtedy ten humor w takich sytuacjach, uważam, powinien zostać i zostaje przeze mnie jakoś zawieszony. Ale z drugiej strony dajesz sobie i jemu upust w momentach, w których możesz, czyli ja miałam takie wrażenie, że początek książki jest trochę tak, jakby jechała ta... to była łódka, prawda? One płynęły tak, łódką. Tak, płyną. Płynęły łódką i jakby, tak jak, nie wiem, w grze komputerowej, że mijają po prostu różne poboczne scenki i jedną z tych scenek jest pojedynek niezwykle starego kawalera z jakimś młodym kawalerem. Wiem, że pojedynki wtedy były jakby trochę takim sportem narodowym. Tak, tak, tak. I to jest opisane w taki sposób, że ja po prostu siedziałam i rechotałam, bo oprócz tego, że to może być prawda, w sensie bardzo, czy to była prawdziwa historia, bo ona równie dobrze może być. Nie, akurat ta historia była zupełnie zmyślona. Wyobrażam sobie, że równie dobrze mogłaby być prawdziwa. Ale rzeczywiście miejsce, w którym toczono pojedynek, czyli tak zwane łąki urzędników, było autentycznym miejscem, gdzie głównie się pojedynkowano. I tam mogło być tak, że był tłok, nie? Na zasadzie, że absolutnie. Po prostu, wiesz, w środę rano musiało się ustawiać tak. W kolejce. I wtedy, kiedy możesz puścić ten humor, puszczasz go i w ogóle go nie trzymasz. W sensie, to jest jakby... wzbudza naprawdę dużą wesołość, przynajmniej we mnie, ale ja mam chyba mniej więcej podobne poczucie humoru do twojego. Ja się bawiłam świetnie na tej książce. Trochę traciłam umysł w momencie, kiedy odbijałeś już po raz 15 w jakąś historię poboczną, bo ja też niestety mam tak, że każdą z tych historii, o których pisałeś, tych pobocznych, miałam ochotę jakby sprawdzić. A to jest też efekt, który chcę uzyskać. To rozmawialiśmy o tym przy Rzeszocie, nie? Że, tak. Że w ogóle marzyłoby ci się, żeby były linki w do książce, Wikipedii na do przykład, Wikipedii. Tak. Bo tam jest faktycznie ogromna ilość informacji, których część z nich wiem, bo jakby jako antropolożynka gdzieś tam z tymi procesami czarownic i tak dalej miałam do czynienia. To nie za dobrze zabrzmiało. Nie miałam nic do czynienia z procesami czarownic. Nigdy nie spaliłaś nigdy jednej czarownicy. Nigdy nikt mnie nie palił. Tego akurat nie wiem. Ale wiesz, to jeszcze ci powiem tylko takie słówko, że no. To poczucie humoru, które eskaluje w wielu momentach, to jeszcze jest efektem jakiegoś mojego namysłu nad tym, co ja robię dobrze, a czego nie potrafię. Ja wiem, że na przykład dobrze robię research, w miarę dobrze buduję takie przeskalowane, zabawne scenki, więc nie rezygnuję z tego, bo to mi pozwala rekompensować rzeczy, które na przykład robię słabiej. Czyli na przykład nie czuję, żebym był w stanie poprowadzić bardzo spójną, zwartą narrację przez 700 stron, bo tego jeszcze nie umiem. Nie wiem, czy kiedykolwiek to będę umiał i nie staram się udawać ja też. Ja jestem bardzo podejrzliwa wobec ludzi, którzy uważają, że są w stanie poprowadzić zwartą... Ale są tacy. Tak? Wiesz, no ta książka jest troszkę dłuższa niż Rzeszot. Ja nie chytam książek, które mają 700 stron, nikt nie bo czyta, się nikt boję. Nie ma na to czasu. Ta powieść jest dłuższa o dwa arkusze, czyli 80 tysięcy znaków niż Rzeszot, bo od początku chciałem, żeby była troszkę dłuższa, żeby się zmierzyć z nieco większym tematem, ale mam głębokie przekonanie, że są rzeczy, których nie umiem i to jest okej, nie? W sensie mogę napisać powieść, która będzie ciekawa, zabawna, interesująca dla czytelniczki, w której nie będę symulował, że coś potrafię i to się nadal będzie trzymało kupy, więc staram się raczej skupiać na rzeczach, które potrafię dosyć dobrze i na nich bazować, zamiast próbować nadrobić to, co na przykład, w czym jestem nieco słabszy. Jeżeli to państwa was nie przekonało do lektury książki Bartosza, to już nie wiem, co moglibyśmy zrobić. Niezwykle rzadko słyszę się od pisarzy i pisarek tak samo świadome deklaracje. Bardzo polecamy lekturę tej książki. Wakacje nam się już nieubłaganie skończyły. Nawet już powoli kończą się dla studentów, ale jest to książka, która te wakacje jakoś może przedłużyć, dlatego że jest faktycznie książką, chciałam powiedzieć eskapistyczną, ale nie jestem pewna, czy można coś takiego powiedzieć. W każdym razie, jak się uczyta, to człowiek znika ze świata i pojawia się w świecie. Wiem, że Paulina Małochleb cały czas miała świadomość, że czyta książkę, natomiast ja miałam świadomość jakby bycia... Że płyniesz. Tak, że no jestem w tej książce i daje się po prostu ponieść temu nurtowi. Więc jeżeli lubicie dać się ponieść, to bierzcie 16 na Bourbon do ręki. Jeżeli nie lubicie się ponieść, a lubicie cały czas mieć świadomość, jak Paulina Małochleb, przeczytacie książkę, to też możecie ją przeczytać i w ogóle jakby polecamy ją wszystkim matkom, żonom, kochankom oraz również mężczyznom. I kotom. I kotom, tak. Bardzo ci dziękuję za to, że przyjechałeś prosto z Krakowa.
na spotkanie ja dziękuję. Ze mną. I mam nadzieję, że będzie film z tej książki, bo oglądałabym jak szalona. A wam dziękuję za uwagę i polecam pójść na spacer. Do widzenia. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.